witacie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagramy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. I moi drodzy, w tym odcinku będziemy sobie kontynuować rozwiązanie, znaczy no, wykonywanie misji pobocznej. Dobra, zobaczmy, jak tutaj mamy nasze zlecenia. Dobrze, zajmijmy się właśnie teraz. Tak. Dobra, to właśnie muszę jakoś właśnie tutaj w te eliksiry oczywiście tutaj właśnie jakoś zainwestować, no, eliksiry jakoś tutaj, no, przynajmniej właśnie w tą magię, nie? Właściwie to jest naprawdę będzie ciekawe, no ale to moi drodzy zrobimy sobie później. A na razie moi drodzy pójdziemy właśnie do tego gościa, kurczę, który jakiś ma problemy z swoją winnicą? Tak. Winnicy Tufo. Jakiś monstrum się pewnie zalękło, nie? Więc no. Pogadajmy z nim, zobaczmy co tam jest. Na czym polega to zlecenie? Tak? O co chodzi? A po cóż bym Wiedźmina wołał? Żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem! A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbon. O jacie, kurczę. Jaki kurczę pańc, co? Niech będzie, panie Messie de Bourbon. Akcent kładzie się na ostatnią sylabę. Bourbon. Mhm. Położę akcent gdzie indziej. Mówcie, Messie, w czym rzecz? Bo zaraz się rozmyślę. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Aha, znaczy będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. A tak konkretniej, kto dokładnie zginął, jeśli można spytać? Ostatnio jakiś parobek, zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętaliście może jego imię, Messie? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki, ale wkrótce wróci. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No, zewsząd. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na wino. Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? Pewnie w nocy. W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. O, no dosyć sporo. Okej. Bez przesady. Kurczę, myślałem, że akurat tyle sobie zrobimy. Dobra, może tak? Bez przesady. Wiesz co, gości, powtarzasz się. No, niech stracę. Zgoda. Przyjmuję zlecenie.
Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać z panią de Bourbon. Dobrze, dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... O, klucz do piwnicy. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Kurde. Potwór chyba rzeczywiście jest lunarny. Ale... Poczekaj do nocy. Ale to kurczę, nie się soundtrack, nie? Tutaj włączył, kurczę, nie chciałem go przerywać, nie? Temu tutaj się teraz nie odzywałem właśnie w tym momencie. No i cóż, moi drodzy. Dobra, tutaj notatka mała. Czyli będziemy musieli, moi drodzy, do nocy sobie poczekać. Się przespać właśnie do nocy. Ale to nie będzie jeszcze jakieś super mega trudne czekanie do nocy. Kurczę, teraz szkoda właśnie przerywać tutaj tych soundtracków, nie, bo są po prostu zajebiste. Po prostu takiego klimatu dodają tutaj właśnie tej gry, że to jest po prostu szok, nie? Dobrze, będzie może tutaj tak zrobimy, bo tutaj nas czeka chyba dosyć mocno walka, nie? Tak myślę, skoro taki tutaj odgłosy to wydawało, jak mówili, nie? Są tutaj z tym kolesiem, kurczę, żartów nie ma, nie? Może lepszy będzie kot, co? Bo ty to... No dobrze. Rozejrzyjmy się. Dość wiem, taki się skin trafimy ciemny, więc lepiej kota mieć, nie? Potłuczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs? Co to jasne? O kurde! Ja pierdzielę. One raczej nie porywają parówków. Oho, mogę to zniszczyć zatem. Jest bang! W końcu coś widać. Po co ty, Geraltu, pochodni wyjąłeś, ja nie wiem, no po co dla Wiedźmina tutaj pochodnie radzi zaaplikowali do tej gry pochodni, którą możemy używać. Przecież Geralt w ogóle w książkach nie używał pochodni. On bardziej właśnie tymi oczami, które ma, miał, to po prostu nawet nie potrzebował tych właśnie pochodni, nie? A swój wzrok w książkach to on jeszcze dopieścił właśnie swoim kotem, tym eliksirem, nie? Którym po prostu już nawet nie było rzeczy, które on po prostu po ciemku nie widział, nie? Jeszcze. Tak, no ale tutaj właśnie jest to w grze tutaj inaczej, nie? Dobrze, użyłem sobie kota, jak już mówiłem, nie? No i będziemy, moi drodzy, tutaj się zmagać z nimi. Au, au, au. Tutaj tylko jedna kikimora, tak? Dobra. Czyli co to kikimory robią? Te kikimory to się zalęgły? No, zalęgły się, ale czy to one robią te właśnie hałasy? No chyba nie. To, albo jakiś kurcze królowa kikimor, albo jakiś może większy potwór, co na przykład? Nie wiem. Kairan? Chociaż Kairan to w wodzie żył, to nie wiadomo. Może ten potwór, z którym walczyliśmy na arenie, ten cały Shirley? Chyba tak. Może to Shirley tutaj się kurczę kałacze, co? O, jest kolejna. Kikimora.
Dam radę przebić się na drugą stronę. Dobra. Ardem, serdecznym oczywiście, Ardem. O kurczę. Ucieka. Tak, uciekł. Uciekł. Łajdek, czyli to... O, Kikimoro wojownik. No dobra, zawalczymy i z nią. A jak ja uwielbiam ten art, kurczę, jeszcze ulepszony za pomocą mutagenu. Bo ja ulepszyłem przez cięcie, nie? Tam troszkę się tym poławiłem. Mówiłem wam, że to później zrobię, ale w tym odcinku to zrobię, no jest naprawdę. Cieszę się z efektu, muszę przyznać. Chodź. Ja pierdzielę, ale na swoje szczęście dzięki mojej umiejętności się tam uleczyłem, nie? Oczywiście wykorzystując ten pasek adrenaliny, nie? Znaczy, wykorzystując go, nie? O to mi chodziło. Coraz ciekawi. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Czyli to mógł być ten Charley, co? Zniszczmy może te jaja. Jaki Kimor. Coś się nimi żywi. O, super, kurczę. Kot mi zeszedł, co? Wow, ale teraz jest ciemno, seryjnie. Wow, dobra. Czyli co, jeszcze raz muszę tego kota użyć, co? Proszę bardzo. Proszę, ja cię bardzo znowu. Mamy wizję, moi drodzy, mamy wizję. Sobie zrzucimy znowu drugą jaskółkę. No i jedziemy dalej, moi drodzy. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Jaja Kikimor. Lepiej je zniszczę, zanim pod winnicą wylęgną się młody. Podziemny strumień? Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele, żywi się kikimorami. Jest duży. Bardzo duży. Tu się niczego więcej nie dowiem. Pora wracać na górę. Dobra, jeszcze opcjonalne coś, żeby zniszczyć te jaja. Kikimor. To nie, a ja wszystkie zniszczyłem tutaj? Chyba nie. Może gdzieś to jeszcze jakieś zostały, nie wiem szczerze. Poszukajmy ich. O, tutaj jest coś, widzicie? O, właśnie. O, są tu jeszcze parę się zostało jaj. Jeszcze te tu. To było ostatnie. No i dobra, możemy wracać zatem. Do naszej tutaj, naszego zleceniodawcy, powiedzieć, że coś się tutaj stało, no i powiedzieć, że to jednak nie Kikimory były, tylko coś znacznie większego. Ja myślę, że to jest ten Charley, który był na arenie, nie? Coś z tego gatunku lub podgatunku, nie? Jeśli to właśnie nie Charley, czy tam Charley. Bogowie!
Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. Pani de Bourbon, jak mniemam. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O Jean-Lucu? Tak. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to. I już nie wrócił. Mogłaby pani opisać, jak wyglądał ten Jean-Luc? Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka! A może by te tunele na piwniczkę zaadaptować? Prawo tutaj jest sprawą. Ciężko, ciężko na służbie z pustym brzuchem. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. W tym miejscu rozłożony był koc. Ślady stóp. Dwoje ludzi. Ludzka. Połamane drzewa, jakby coś się przez nie przetoczyło. Czyli to szale. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób.
Ślady pazurów. Proste, tępe. Idealne do kopania.
musi być legowisko Charleya. Przywlókł tu ciała ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważać przy lewisio. Będę potrzebował krwi, z której nie naszych ofiar. I rosnącym w tym samym kolorze, co u Madame de Bourbon. Świeże zwłoki. To musi być Jean-Luc. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robota Charleya bez dwóch zdań. Mocno nadgniłe, częściowo nadjedzone. Leżą tu już jakiś czas. Dobrze, musimy sporządzić sprzęt na Charley. Widzicie, moi drodzy, jednak miałem rację, to jest ten Charley. Dobrze. I teraz, moi drodzy. Bang. Myślę, że go tutaj... I ten jakoś... Chociaż... Mogłoby tutaj ten, to go jakoś sprowadzić, nie? Powalczyć, by z nami zawalczył. Super. Nie ma to jak to mieć przeciążonego Geralta. Kurczę, już tutaj te zbroje turniejowe i inne tego typu pierdoły są lepsze niż mój pancerz i kota, nie? Więc to naprawdę pozdro dla podstawowej wersji gry, nie? Ale jeszcze ulepszymy sobie, bo ponoć to jest taka zbroja z kapturem, widziałem jakieś screeny, nie? To właśnie jest taki ukłon do właśnie drugiej części, gdzie tam Geralt miał tę kurtkę niebieskich pasów. I ona była z kapturem. Nie tylko kurtka niebieskich pasów, ogólnie większość tych zbroi z Wiedźmina dwójki było naprawdę, naprawdę sporo. No, dużo właśnie miało kaptury, nie? Dobra, żeby móc jakieś tutaj dla Charleya wyzwanie mieć, nie? Żebyśmy mogli, kurczę, biegać. Siemaneczko, po cięciu. I moi drodzy, idziemy, już jesteśmy właściwie przy drzwiach naszego zlecenodawcy tutaj właśnie. Przyszedłem tę całą drogę pieszo, więc możecie sobie wyobrazić, jakby to było, gdybym po prostu sobie to wszystko nagrywał, nie? To pewnie jest ponad godzinę by to ten odcinek trwał, a to nie jest przecież nasz cel, więc dobrze. Ogadajmy, odbierzmy nagrodę i zakończmy odcinek. Nagrody jeszcze dzisiaj! Monsieur de Bourbon, możemy porozmawiać?
Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik, a w nim pukiel włosów, pani de Bourbon. O! Co? Ale jak to? Zdradzić mnie? Dziedzica? Z chłopem? Od pługa oderwanym? Zapłaci za to! Nie wątpię, ale może wpierw to ja dostanę zapłatę. Za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę, potrącę sobie z jej posagu! No i widzicie, moi drodzy, kurczę. No, niby nie musiałem tego robić, ale kurczę chciałem, bo to jest po prostu, było po prostu najzwyczajniej sprawiedliwe. Nienawidzę zdrad, właśnie małżeńskich, nie lubię oszustw, więc wydawało mi się to jako jedyne normalne wyjście. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley. Na bogów! Charley! A cóż to takiego? To coś jak krzyżówka kreta i stonogi. Tylko wielkości szopy. Aha. No, mości wiedźminie. Nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. Tak, kurczę, zarobiłem na nim bardzo, bardzo dużo pieniędzy, co? A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. It's a silent fall of night. Cows turn the